Myślę, że ósmy radziowski bieg południowy możemy już otworzyć. Proszę nie wchodzić na bieżnię, proszę się usunąć z bieżni. Ma zawzięta walka, już mamy pierwszą zawodniczkę. Zawodniczka z numerem 25, miejsce pierwsze, 73 miejsce drugie. Jeszcze raz brawa dla wszystkich przedszkolaków. Proszę o gorące brawa. 92. 13. Da sygnał do startu trzeciego biegu młodzieżowego w dniu dzisiejszym. Biegu chłopców. Proszę o brawa, bo właśnie zawodnicy już wystartowali. Zawodnik z numerem 96 w niebieskim stroju jest pierwszy, jest zwycięzcą w biegu swojej kategorii wiekowej. Możemy skoczyć do toalety? No idź! Dobra, no gdzie pięć? Czekamy. Jeszcze jedna czapeczka, jeszcze jeden numerek. Numer 166. Kolejny zawodnik, uprzejmie proszę o podejście. Już widzimy dziewczynki, proszę o gorące brawa i doping na prowadzeniu. Weronika Pomianowska, która spóźniła się na start, ale już jest pierwsza. Brawa dla Gusi. Proszę powiedzieć, skąd pan przyjechał do Radziejowa? Z Inowrocławia przyjechałem. A który to jest pana już jest start w biegu południowym? To jest mój trzeci start. Jak pan ocenia poziom z zawodów? Oceniam bardzo dobrze, chociaż świadczy o tym, że po raz trzeci tutaj jestem. Podoba mi się tutaj na miejscowość, przyjeżdżam z chęcią, jest dobra organizacja. No i wszystko jest w porządku, także w każdym razie bardzo mile. Zawsze czekam z roku na rok, żeby 3 maja tutaj przyjechać i pobiec te 10 km. To jest moje zawsze rozpoczęcie sezonu takiego biegowego. Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Biegowie najlepszego radziejowianina, najlepszej radziejowianki biegu, a także specjalne nagrody ufundowane zostały dla najstarszych uczestników. Finansowe za pierwsze miejsce 600 zł, za drugie miejsce 500, za trzecie miejsce 300 zł, a za pobicie... Proszę nam powiedzieć, skąd pani przyjechała? Z Koła przyjechałam. Który to już jest pani start w biegu południowym? Drugi. Jak pani ocenia swoje szanse w dzisiejszym maratonie na 10 km? No trochę osób najechało, widzę. Czyli szanse duże, małe? No małe, bo jest duża kategoria, taka 20-34, duża taka rozbieżna, bo tak 30 lat mamy kategorię, nie? Dziękuję za rozmowę. Już grupa zawodników wystartowała do biegu, przypomnę, na dystansie 10 km. Na pewno gorące brawa, mnóstwo kibiców gromadziło się na ulicach naszego miasta.
zawodnicy dystans 10 km, ale widać, że są doskonale przygotowani. I na prowadzeniu możemy już powiedzieć, że zwycięzcą zawodnik z numerem 102 Władimir Timaszow, reprezentujący Donieck na Ukrainie. Drugie miejsce zajmuje z numerem 104 Rusłan Pychnikow z Kijowa, również reprezentant Ukrainy. Na miejscu trzecim z numerem 109 Dawid Klajbor, reprezentant gminy Trzecin. Proszę o gorące brawa dla Dawida. Z numerem 124 Sławomir Kąpiński, TKKF Płock. Proszę o gorące brawa dla i gorące brawa dla zwyciężczyni w kategorii kobiet z numerem 103 Malena Wierasniowa, klub Achilles Leszno, reprezentantka Białorusi.